Punkt. Zaprasza Agnieszka Obszańska i Muzeum Warszawy. Przenosimy się do miejsca, które 150 lat temu było eksploatowane jako wyrobisko gliny do wyrobu cegły. Potem gliniankę zasypano hałdami śmieci. Od 1927 roku na skraju dawnego wyrobiska powstała hala warsztatowa przeznaczona do naprawy wozów, oczyszczania miasta. Czyli jest to miejsce z taką długą i ciekawą historią, w którym aktualnie swoją siedzibę ma pewna bardzo ważna na mapie Warszawy instytucja kultury. Wiatr wieje, psy szczekają, dookoła nas wysokie bloki, trochę betonu, bardzo dużo zieleni. Wśród tej zieleni siedzi już koło mnie moja rozmówczyni. Gdzie jesteśmy? Nowy Teatr. Nowy Teatr, który dość długo czekał na swoją siedzibę. Pierwotnie gnieździł się m.in. na rogu Puławskiej i Madalińskiego w tak zwanym Domu Wedla. W tym czasie trwały pertraktacje m.in. z MPO, ale również miastem, aby w jakiś sposób zagospodarować to miejsce, które jest w centrum Starego Mokotowa. I to oczywiście wspaniałe, że śmieci tutaj mogły się składować i jeździć, ale może nawet lepiej byłoby zrobić Centrum Kultury również dla okolicznych mieszkańców i mieszkanek. No i tak się stało. Od kilku lat Nowy Teatr na Madalińskiego, na dziedzińcu, który, właśnie tak jak powiedziałaś, ma i teren zielony, i teren do paradowania, puszczania psów, puszczania dzieci, biesiadowania, i naprawdę to jest takie lokalne miejsce, które żyje od rana do wieczora. To prawda i zresztą to teraz słychać. Można puszczać też tutaj swobodnie latawce, bo jest taka duża przestrzeń, że możemy wyczyniać tutaj przeróżne wygibasy, ale ujawnił się już głos. Ten głos. Mam taką dla ciebie propozycję. Zrobimy taki mały performance. Bardzo chętnie. Postaramy się ciebie opisać. To ja zaczynam od rzeczy chyba najmniej oczywistej. Wokalistka. Mądrząca się w telewizji czasem. Pisarka. Aktywistka. Felietonistka. Miłośniczka Warszawy. Działaczka społeczna. Queerowa mama. Niezwykle barwna osobowość, palety kolorów nie starcza malarzom, żeby namalować tę postać. W skrócie więc często jest nazywana różową grzywką. I najczęściej znamy ją jako Sylwię Hutnik. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Tak jak wspomniałyśmy, jesteśmy teraz na terenie Nowego Teatru. W tych odcinkach proszę wszystkich moich gości i gościnie, żeby wybrały miejsce, w którym chcą się spotkać, i to z jakiegoś powodu ma być miejsce ważne czy związane z tobą. Dlaczego wybrałaś akurat to? Jak już powiedziałam wcześniej, właściwie od samego początku jestem przy tworzeniu Nowego Teatru, a właściwie patrzeniu, jak on się tworzy, buduje, a teraz też rozwija już jako taka siedziba, z której możemy korzystać, gotowa, łącznie właśnie z placem przed samym budynkiem teatru. To również miejsce, które jest dla mnie ważne ze względów lokalnych. Po prostu mieszkam obok, a wiadomo, że ten tak zwany ryneczek Lidla jest zawsze najlepszy, bo robimy sobie niczym cyrk, takie kółko, gdzie najczęściej się poruszamy, ulubiony sklep, ulubiony warzywniak, trasa spaceru z psem, koleżanka, która mieszka obok i tak dalej, więc ja mam też taki ryneczek i Nowy Teatr zdecydowanie ma w nim swoje bardzo ważne miejsce. To również przestrzeń, w której się bardzo często umawiam na różnego rodzaju spotkania, nazwijmy je biznesowymi, czyli to jest takie moje biuro. Zapomniałyśmy powiedzieć, Sylwia Hutnik, biznesmenka. Tak, to jest ta moja tożsamość, którą trochę tak skromnie przed Państwem staram się jakoś, nie epatować nią i ją chować, ale ona też się również czasami wyswobadza. No i jeśli się postaram, to w swojej kuchni, jak się przychylę, to moja komórka mówi, wygląda na to, że jesteś w Nowy Teatr, więc czasem Nowy Teatr traktuję jako swój salon, a ostatnio patio ze względu na sezonową kawiarnię letnią, gdzie też umawiam się ze znajomymi albo po prostu spędzam wieczory. Prowadzisz tutaj także spotkania literackie, więc jest to takie miejsce, które jest nieodzownie gdzieś związane z tobą i w którym czujesz się dobrze. Wspaniale tutaj wybrzmiewają piły przeróżnego rodzaju. Umiesz rozpoznać to narzędzie? Nie, chociaż powiem, że jestem fanką warszawskiego kombo tanecznego i tam jest pani, która gra na pile, więc ilekroć są te takie jakieś takie bardzo tęskne dźwięki pila,
warszawiarskie, to mi jakby serce drży, aczkolwiek to, co słyszymy, raczej bardziej drży w okolicy nerwów. Może to jest jakiś element industrialny na tym Starym Mokotowie, żeby nie było, że tak tylko w przyrodzie siedzimy. Jesteśmy na Starym Mokotowie, ale jeżeli myślę sobie Warszawa, to myślę sobie Sylwia Hutnik. Zresztą ty masz nawet tatuaż warszawski. Na prawym ramieniu masz syrenkę. Ty się czujesz mocno związana z tym miastem? Tak, ja mam 3 w ogóle tatuaże syrenek warszawskich w różnych konfiguracjach. Tak, to jest mój core. Myślę, że zaczęło się od mojego dziadka ze strony taty, który jakoś po pierwsze sam miał dziary, między innymi właśnie syrenki, więc to jest taki trochę tribute tu dziadek. A po drugie zawsze podśpiewywał ballady podwórzowe i łotrzykowskie, więc ja dorastałam z Czarną Mańką i Jankiem Cwaniakiem i myślę, że to jakoś wpłynęło na mnie. Wcześniej nie zastanawiałam się dokładnie jakby dlaczego tu mieszkam i gdzie mieszkam i jakby co to dla mnie znaczy, ale w momencie, w którym mogłam świadomie wybrać miejsce, w którym żyję i mimo wszystko zostałam w kraju Polska i mimo wszystko zostałam w Warszawie, no to zaczęłam sobie zadawać pytanie, skąd ten syndrom sztokholmski i właściwie co ja tu robię i czemu to miasto mnie tak bardzo, bardzo jakoś mackami ośmiorniczymi powijało, że nie mogę się stąd wydostać. No tak, ale Warszawa to jest trudny teren, zresztą ty w swoich książkach bardzo często Warszawę umieszczasz, myślę sobie, że nie w tle, tylko jako czasem główną bohaterkę. Moją ulubioną twoją książką, w której Warszawa jest pokazana w taki sposób, w jaki ja lubię, to książka Cwaniary. I tam rzeczywiście zaglądamy w przeróżne, zakazane rewiry, zaułki. Jaka jest najbardziej intrygująca Warszawa dla ciebie? Z jakimi miejscami czujesz się związana? Jakie miejsca są ci bliskie? I gdzie tak naprawdę czujesz się jak ryba w wodzie? No pewnie Biuro Promocji Miasta powiedziałoby, że są to miejsca dość brzydkie. Ja zawsze miałam problem z pięknymi, wypicowanymi miejscami, typu apartamenty, typu Witkac, ale też niektóre na przykład takie typowo hipsterskie miejsca, gdzie po prostu jest pełno osób. Ja wtedy dostaję klaustrofobii. Niekoniecznie się tam odnajduję. O wiele ciekawsze są dla mnie takie miejsca jak Ada, czy Przychodnia, czy Skład Syrena, bo to właśnie miejsca, które z tej swojej surowej cegły gdzieś jakby przenika ta historia przestrzeni, w której się znajdują, ale z drugiej strony ja się po prostu tam czuję jak u siebie. I tak jak w twojej książce Cwaniary, przemierzasz sobie miasto. Oczywiście historia jest na poły fikcyjna, ale możemy sobie mapować Warszawę razem z bohaterkami. No ale właśnie, zaglądasz do śmietników, zaglądasz w zaułki, w uliczki, nikt tam nie chce wchodzić, wszyscy się boją, a Sylwia Hutnik wkłada tam swój nosek i zaczyna opisywać rzeczywistość. Ja też się boję, ale i tak tam włażę. Wydaje mi się, że to jest dość ciekawe, aby pokazywać w literaturze te miejsca, które topograficznie nie są może na typowym turystycznym szlaku, a nawet jeżeli są, to spojrzenie na nich może być zupełnie różne niż to, które znajdziemy, nie wiem, w klasycznym przewodniku. To jest też takie trochę zapraszanie ludzi do tego, aby przebierzeli miejsce, w którym się znajdują, w tym wypadku Warszawę, w taki flanerowy trochę sposób, czyli nawiązujący do XIX-wiecznego bohatera, niespiesznego przechodnia paryskiego, który no właśnie ma czas i spaceruje po mieście, patrząc w witryny, wgapiając się w słońce albo na przykład w bruk. Dzięki temu można poznać miasto lepiej, oczywiście schodzić buty, potem bolą nogi, ale z drugiej strony tylko na własny rachunek możemy poznać te części przestrzeni miejskiej, które w jakiś sposób będą mogły nas zafrapować. Ja w ten sposób właśnie poznaję Warszawę. No, ja się wzięłam oczywiście ze szpitala na Inflanckiej, niedaleko basenów. Potem mieszkałam jako małe dziecko w różnych miejscach. Najdłużej później na Bielanach z moją mamą, niedaleko Lasku Bielańskiego. No, a potem przeprowadzałam się w różne miejsca, aż wylądowałam na Starym Mokotowie. Natomiast jeśli chodzi o takie pytanie głębsze, skąd ta fascynacja trudnym miastem, jak już obie żeśmy zresztą stwierdziły, to myślę, że wynika ona oczywiście z postaci mojego dziadka, o której wspomniałam wcześniej, ale również takiej próbie zrozumienia samej siebie, tego miejsca, w którym żyję i historii, które się z nim wiążą, bo dla mnie bardzo ważne jest w ogóle życie świadome, w tym mieszkanie i dobrze jest wiedzieć, co było właśnie 100-200 lat temu w miejscu, w którym stoi nasz dom, co działo się w tym domu albo w tej okolicy czy dzielnicy, w której się znajdujemy, bo to jednak zupełnie inaczej pokazuje jakby nie tylko historię,
historię, ale również naszą tożsamość, która budowana jest właśnie na tych miejscach, w których żyjemy. Więc dla mnie ta warstwa, taka bardzo, powiedziałabym, mapy prywatnej jest też ważna, no i oczywiście teoretyczna. Zajmowałam się naukowo miastem, Warszawą, zresztą obroniłam doktorat o Warszawie lat 50. i tym mieście z gruzowstałym, więc to naukowe spojrzenie na procesy, które się tu odbywały, jest równie ciekawe i ważne. Zresztą moja aktywność pracowni studiów miejskich Instytutu Kultury Polskiej też pokazywała, że w ogóle miasto jako teren do życia, ale też do tworzenia może być czymś ciekawym. No i to, o czym też wspomniałaś, moja literatura, czyli te wszystkie inspiracje. Bardzo często jest tak, że to właśnie topografia miasta rozpoczyna moją historię i dopiero potem nasadzam na nią, czy nanoszę bohaterki i bohaterów, więc można powiedzieć, że Warszawa nie tylko pełni rolę, no właśnie, jednej z postaci, która jest włączona w narrację, ale właściwie inspiruje też, co tam w ogóle się zadzieje z tymi postaciami. W tym sensie mam poczucie, że miasto nadal jest dla mnie wielką niewiadomą i gdzie właśnie eksploracja daje też mi asumpt do tego, żeby szukać jakichś nowych ścieżek, w tym takich właśnie literackich. Przypomnę fakt, że obwołano ciebie Tyrmandem w spódnicy. Ty się dobrze czujesz z takim określeniem i z takimi porównaniami? Tyrmand był elegancki, więc czemu nie? Oczywiście był też mizoginem, więc tutaj raczej arebur występuje, ale jak najbardziej jako pisarz zdecydowanie, zresztą Tyrmand był jednym z takich patronów mojej książki Miasto z gruzowstałe i doktoratu zarazem. Bardzo też mocno przeżyłam, kiedy dostałam Nagrodę Miasta Warszawy. Bardzo to było dla mnie jakoś ważne i takie emocjonalne. Byłam też nominowana do Warszawianki Roku, zostałam damą Warszawy lata temu przez nieistniejącą gazetę Życie Warszawy. Nie ubrałam się na tą okazję trochę. Nie sądziłam, że wypłynie to w naszej rozmowie. Użyję słowa dama. Dama, tak, więc przepraszam, trochę się nie ubrałam, ale nadrobię to następnym razem. Nie, naprawdę nie jest źle, więc możemy kontynuować. Tak, oczywiście takie nagrody, o co one dają? No dają to, że człowiek się czuje dowartościowany, ale też to jest dla mnie przynajmniej takie klepnięcie w plecy na zasadzie, dobra, okej, kombinujesz, rób to dalej. Więc to jest też trochę taka poprzeczka wysoko postawiona i kiedy dostałam Nagrodę Warszawy za swoją działalność społeczną i literacką, no to pomyślałam, dobra, no dostałam nagrodę, co teraz muszę zrobić, żeby ją podtrzymać, żeby nadal na nią zasługiwać. Więc te wyzwania oczywiście w mieście są spore. Angażuję się w wiele projektów od współpracy z różnymi organizacjami, na przykład Fundacją Po Drugie. W tej chwili próbujemy budować na warszawskim Ursynowie dom dla nastoletnich matek i ich dzieci, aby mogły mieć takie coś w rodzaju mieszkania treningowego, aby nauczyć się kompetencji macierzyńskich. Ale no właśnie przed naszą rozmową brałam udział w takich warsztatach muzealnych dla instytucji kultury, aby były bardziej otwarte na różnorodność i różne grupy mniejszościowe. Staram się po prostu wykorzystywać swoją wiedzę i daję się wykorzystywać innym osobom i instytucjom po prostu, żeby nam się żyło lepiej. A propos życia lepiej, Warszawa to nie jest łatwy teren. A jakby Sylwia Chutnik opowiedziała swoją Warszawę bez lukru? Moja Warszawa bez lukru to zdecydowanie takie miejsca przede wszystkim smutne, które poddają wątpliwość naszą empatię, nasze człowieczeństwo czasem, a na pewno sposób, w jaki konstruujemy społeczność. Myślę tutaj o na przykład osobach w kryzysie bezdomności. Od jakiegoś czasu działa Fundacja Serce Miasta, mamy również Fundację Daj Herbatę, są innego rodzaju inicjatywy pomagające osobom, które żyją na ulicy albo po prostu nie mają swojego domu. Od wielu lat działa też komitet, który broni lokatorów i lokatorki przed wyrzucaniem ich z domów, co jest jakby też elementem większej dyskusji o tak zwanej dzikiej reprywatyzacji. Nam się wydaje, że posiadanie domu jest czymś oczywistym. Oczywiście możemy tutaj, nie wiem, zastanawiać się, czy wziąć kredyt, czy wynająć, czy kupić, a może wynająć z kimś, ale jeżeli nie mamy tego miejsca i sufitu nad sobą, to rzeczywiście nasze życie po prostu staje się niemożliwe wręcz. I ta Warszawa smutna, ta Warszawa taka naprawdę jakby ciężka, to oczywiście takie podziemne miasto kanałów, peronów, zwłaszcza na ich końcach, noclegowni, jadłodajni, miejsc, gdzie osoby w kryzysie bezdomności mogą przyjść i choćby na chwilkę, nie wiem, usiąść, odpocząć, wypić, zjeść coś ciepłego, ale też skorzystać z bezpłatnego fryzjera, czy wziąć sobie nowe ubrania. I to jest ta Warszawa, która jest wielkim wyrzutem sumienia, przynajmniej powinna być. Poznałam niedawno kilka osób bardzo, bardzo młodych, mniej więcej w wieku mojego syna, czyli takie 18-19 lat, które są bezdomne i żyją, nie wiem,
noclegowniach albo w jakichś ośrodkach takich właśnie, które chociaż na chwilkę je przygarnią do siebie, a to jest przecież centrum w ogóle świata, tak, naszego, centrum kraju. I kiedy na przykład są robione jakieś badania dotyczące poziomu i w ogóle jakby ile osób z młodych jest w kryzysie bezdomności, no to streetworkerzy wiedzą, gdzie takie osoby szukać, na przykład w centrach handlowych, ale również na przystankach, na dworcach, więc to są takie miejsca, które dla wielu z nas są przezroczyste, albo w ogóle kojarzą się z zupełnie czymś innym, no nie wiem, złote tarasy, no to albo tam lecimy coś kupić, albo przechodzimy, bo jesteśmy w centrum. Tymczasem to jest przechowalnia osób, które nie mają co ze sobą zrobić. I te takie inne oblicza miasta, takie drugie dno, czy właściwie to miasto podziemne, rzeczywiście różni się od tego, które znamy i które chcielibyśmy mieć w pamięci. Jeżeli ci, którzy nas słuchają, są na przykład zainteresowani, żeby jakoś wspomóc, bo takie miejsca trzeba wspomagać. Mhm. Gdzie znajdziemy te miejsca, o których przed chwilą opowiadałaś? No, przede wszystkim, jak to teraz w internecie, znaczy dobrze jest wejść na strony takich organizacji jak Serce Miasta, Daj Herbatę, ale również Fundacja Po Drugie. Kilka dosłownie z nich wymieniłam, też Fundacja Ocalenie, która zajmuje się uchodźcami, uchodźczyniami i zobaczyć, jakie są ich potrzeby. Często tam są zbiórki od ubrań po pieniądze na jakieś bardzo konkretne projekty. Czasami też potrzebne są osoby, które po prostu wolontaryjnie będą pomagały rozdać posiłek, albo czasem potrzebują też jakichś specjalistów, specjalistki typu psychologów, psycholożki, albo na przykład właśnie osoby, które, nie wiem, zetną włosy, albo pomogą dobrać ubrania, tak żeby ta osoba czuła się jakoś dowartościowana, ale też czuła się wreszcie człowiekiem. Myślę, że wiele z tych osób chce rozmawiać i choć są to trudne rozmowy i często są najpierw takie, no, z pewną nieufnością prowadzone, to są to historie, których pisarz by nie wymyślił. I mówię o tym niestety, dlatego że są to często tragiczne historie, ale wszystkim nam uświadamiają jedno. To, że teraz mamy co jeść i gdzie mieszkać, to może oznaczać, że w każdej chwili to się może zmienić. Bardzo często jest tak, że mówi się o tym, że od bezdomności nas ratują 3 raty kredytu albo 3 czynsze niezapłacone. O tym też pisał Philip Springer, zresztą w fantastycznej książce, która uzmysłowiła wielu ludziom, że tak naprawdę nie trzeba wiele, żeby stracić wszystko i żeby zostać osobą, która nie ma miejsca do życia, do mieszkania, do spania. Tak, bardzo często nam się wydaje, że z naszymi przywilejami to nie może się nam zdarzyć i oczywiście wszystkim nam tego życzę, żebyśmy mogły żyć spokojnie, ale historie tych osób pokazują, że to nie jest takie oczywiste, więc warto je też poznać, nie tylko po to, żeby traktować je jako taką formę straszaka, ale żeby rzeczywiście też mieć taką świadomość tego, że to, że ktoś jest na ulicy, znalazł się bez domu, to nie jest absolutnie jego wina czy jej, to naprawdę są bardzo złożone historie i takie losy ludzi, które często są dla nas, no, wręcz niemożliwe do uwierzenia, bo to często są takie, no właśnie, niesamowite historie, stąd powiedziałam, że pisarz by ich nie wymyślił. Korzystając jeszcze z tego, że jesteś bardzo mocno zaangażowana w sprawy społeczne, bo trzeba wspomnieć, że jesteś założycielką Fundacji Mama, która zdaje się już przestała działać, ale była taką pionierską organizacją, która wspierała kobiety, wspierała mamy, ale ty jesteś dla mnie jak właśnie z takiej literatury pozytywistycznej. Czujesz, że to jest taka trochę twoja rola, będąc też osobą publiczną, będąc też osobą, która jest znana ze swojego pisania, zaangażowania. Czujesz się trochę odpowiedzialna też za tę przestrzeń, w której żyjesz? Tak, zdecydowanie i ten pozytywizm jest dla mnie jakąś wartością, która pokazuje, że ten potencjał, który mam, mogę wykorzystać po to, aby pomagać innym osobom i w kwestii Warszawy to rzeczywiście jeszcze w trakcie, kiedy przez 11 lat Fundacja Mama działała, to była bardzo duża też... Skoro mówimy o Fundacji Mama, przychodzą dzieci, proszę bardzo, na zamówienie proszę, dzisiaj tak, mamy... Tak, ja mam bardzo często tak, że wokół mnie są dzieci i zwierzęta i to jest po prostu już taki mój los, więc w ogóle się tym nie przejmuję. Kiedy jadę pociągiem, to jest oczywiste, że w wagonie będzie dziecko albo pies, albo kot. Więc to w ogóle mnie nie dziwi. I rzeczywiście działalność Fundacji Mama w dużej mierze była też często wpływana na lokalne działania, przede wszystkim jęczenie w urzędach, żeby zamontować podjazdy na schody albo windy tam, gdzie trzeba i żeby miasto architektonicznie było przyjazne również osobom z niepełnosprawnościami. To się powoli zmienia, ale nadal powoli. Myślę, że dla wielu osób brak tego doświadczenia siedzenia na wózku albo pchania wózka z dzieckiem przed sobą uniemożliwia empatyczne spojrzenie na przestrzeń i to bardzo
często jest rzeczywiście zbywany takim, no ale przecież tam są schody, a to tamto to jest na przykład 2 kilometry dalej. Więc rzeczywiście jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Natomiast myślę, że też wiele się zmienia i ludzie mają teraz większą świadomość tych grup takich właśnie marginalizowanych do tej pory, więc rzeczywiście to jest taka praca, którą jeszcze trzeba kontynuować. Tak, ja czuję, że mam misję. Ja wiem, że to może nie brzmi jakoś sexy, ale... Bardzo sexy, to brzmi bardzo dobrze. Ja w ogóle myślę, że hasło misja wraca do łask. Tak, ja się go absolutnie nie wstydzę. Jakby 200% normy Stachanowiec to ja. Dlatego, że mam duże możliwości i też głupio byłoby ich nie wykorzystać, więc mogłabym w tym czasie budować, nie wiem, swoją karierę literacką albo coś, ale ja mam energię działaczki, ja mam energię jakby robienia rzeczy i jakby konkretu. Nie lubię za dużo gadać, w sensie bardzo lubię gadać, ale gadać, czyli tam rozmemływać jakiś temat i zagadnienie i problem, tylko po prostu dobra, co trzeba zrobić i robię to. I czasem robię rzeczy typu, nie wiem, przynieś, podaj, pozamiataj. Nie ma dla mnie znaczenia, nie muszę mieć funkcji kierowniczych. Jakby po prostu trzeba to zrobić i zrobić wszystkie te kroki, żeby zostało to zrobione, więc pod tym względem wydaje mi się, że bliżej mi właśnie dozorczyni Warszawy. Dozorczyni Warszawy Sylwia Hutnik. Z tego, co słyszymy, wiadomo, po tym, co opowiedziałaś tutaj, że Sylwia Hutnik nie odpoczywa. Ale jeżeli odpoczywa, to gdzie najchętniej? Chyba w domu jednak, bo wtedy nie muszę nic robić i wyklejam kolaże, słucham muzyki albo podcastów i mam wreszcie święty spokój. Oczywiście też czasem odpoczywam, spotykając się z ludźmi i wychodząc z nimi wieczorem. Teraz już wreszcie można, więc zdecydowanie też widzę, jak bardzo dobrze na mnie działa to, że się spotykam z ludźmi. Festiwale takie jak Big Book albo inne, gdzie można wreszcie spotkać się też z tymi, którzy mieszkają poza Warszawą. To też mi dobrze robi na psychikę. A czy dobrze na psychikę robią ci dźwięki? Bo jestem taka osadzona w dźwięku. Bardzo. Tak. Nie bez powodu. Jesteśmy też w terenie, gdzie różne dźwięki nam towarzyszą. Nie wiem, czy to lubisz. Ja na przykład kocham, jak jakaś dźwiękosfera wdziera się w rozmowę i trzeba ją jakoś tak ogarnąć, oswoić się trochę. Czy są takie dźwięki Warszawy, które lubisz? Tak, ten pejzaż dźwiękowy szofera rzeczywiście jakby wchodzi. Bardzo lubię teraz, kiedy jest ciepło, budzić się o 3-4 nad ranem, oczywiście na chwilkę, żeby posłuchać ptaków, które już się dawno obudziły i tam po prostu trelują. I to jest jakieś fantastyczne, bo wschodzi słońce i ten dźwięk rzeczywiście jest jakimś takim nawiązaniem do Sielanki. Aczkolwiek jestem typową osobą z miasta, to znaczy kiedy wyjeżdżam tam, gdzie nie ma nic i jest po prostu przyroda i cisza na morzu, cisza w kościele, no to czuję się dość niepewnie. I rzeczywiście jakby owszem, odpoczywam, ale potrzebuję na to kilka dni, bo jestem tak bardzo mocno zanurzona w dźwiękach, no nie ukrywajmy, jakby też hałasie miejskim. Funkcjonuję w nim dobrze, aczkolwiek kiedy byłam na stypendium w Bombaju, w Indiach, poziom tamtego dźwięku bardzo powalił mnie na łopatki i musiałam brać nawet środki nasenne, ponieważ nie byłam w stanie tam usnąć, więc czasami to miasto no, jest bardzo agresywne względem zmysłów człowieka. Czyli ta Warszawa, o której niektórzy mówią, że jest najgłośniejszym miejscem, jakie znają, cichutka taka. Cichutka, cichuteńka. No to nie cichuteńka dziewczyno. Na sam koniec mówiłaś o tym, że bardzo bliskie są ci muzea. To powiedz, gdybyś miała jakąś rzecz, ale nie ograniczaj się. Może być duża, może być mała, może być to wielki gabaryt, może być to drobiażdżek. Gdybyś miała podarować Muzeum Warszawy jakiś, nazwijmy to ryzykownie, artefakt, to co by to było? Ponieważ powiedziałam wcześniej, że jestem dozorczynią Warszawy, to pewnie musiałabym oferować miotłę, ale myślałam o czymś bardziej takim, powiedziałabym, kontrowersyjnym, bo zaczęłyśmy od tego, że mam tatuaże z warszawskimi syrenkami. Muzeum Warszawy ma zresztą gabinet syrenek, mój ulubiony w tym muzeum. Ja wiem, że to się źle kojarzy, wycinanie skóry i... Halo, wyciszenie, wycinanie skóry, tak. Wycinanie skóry, wiem, że to się źle kojarzy, ale myślę sobie też o historii książek, bo jestem po księgoznawstwie, po liceum księgarskim, więc niektóre książki były oprawiane w ludzkie skóry, Hannibal Lecter się kłania. No więc te moje 3 syrenki, bierzcie i jedźcie, mi to nie będzie potrzebne, ja będę skremowana. Sylwia Hutnik, dziękuję Zapisałam ci bardzo. Zapisałam w swoim testamencie skórę. Zapisałam w swoim testamencie skórę. Sylwia Hutnik, dziękuję ci bardzo. Ja nie chciałabym powiedzieć, że czekamy. Nie wiem, jak wybrniesz z tego, ale dziękuję.